Ty wolisz oglądać telewizję, to co się dzieje w telewizji, czy jednak w internecie? Bo wspomniałeś o tych twórcach internetowych. Tak, no ja jako przedstawiciel generacji Z, czyli tego młodego pokolenia, które nadchodzi, jestem zdecydowanie bardziej użytkownikiem internetu niż telewizji, więc bardzo cieszy mnie to, że coraz więcej treści pojawia się w różnego rodzaju subskrypcjach, właśnie VOD, to oglądanie na życzenie, że można sobie w każdym momencie puścić różnego rodzaju odcinki właśnie, gdzie się kończy, na przykład trzeba przerwać jakiś serial, później można go gdzieś indziej dokończyć oglądać, więc zdecydowanie internet. Czyli ta wolność to jest to, co do internetu Ciebie przyciąga najbardziej? Tak, ja w ogóle bardzo lubię to, że w internecie każdy może być twórcą. Oczywiście tutaj wszystko jest kwestią wyobraźni, tego pomysłu też na siebie albo na swoją twórczość, bo nie trzeba być stać przed obiektywem. Można być też twórcą właśnie na przykład, nie wiem, kręcąc różnego rodzaju treści albo pisząc scenariusze, czy realizując się właśnie w taki sposób, wymyślając różnego rodzaju powiedzmy sobie wszechświat w tym internecie i to jest piękne. A czy ty jakiś swój wszechświat w internecie planujesz stworzyć? Czy ja planuję stworzyć swój wszechświat w internecie? Na razie miałem taki okres, w którym potrzebowałem się wyciszyć, bo wydaje mi się, że też taka higiena psychiczna jest bardzo mocno potrzebna. I cieszę się, że jako młody człowiek jestem w stanie sobie na to pozwolić, bo niektórzy mają taki właśnie lęk przed tym, że coś ich może ominąć, na przykład właśnie, nie wiem, stracą jakąś propozycję współpracy. Wydaje mi się, że to wszystko trzeba sobie bardzo rozsądnie i odpowiedzialnie dawkować, bo zawsze jak ze wszystkim, po prostu można przegiąć. Hej, tu Nicole. Zostaw suba, żeby być na bieżąco z Top Model, a tutaj znajdziesz inne fajne materiały.